Kolejny odcinek z cyklu prezentacji samochodów udostępnionych dzięki firmie Ciężarowe Auta Zastępcze. Jak widać Scania. Jak widać Scania z końcówki produkcji tej starszej, powiedzmy, kabiny, seria Streamline 2017 rok. Zaraz przejdziemy do szczegółów. No, powiem szczerze, że mam trochę tego odcinka się obawiam, trochę mam tremę. Zaraz jak dojadę na miejsce, w którym zawsze kręcę, te kilka odcinków, które nakręciłem dotychczas z prezentacji samochodu, miałem okazję sam nim jeździć gdzieś, gdzie sam bym chciał pojechać, to w tym miejscu właśnie te samochody kręciłem. Niestety dzisiaj mam jeszcze dodatkowe obawy, nie tylko ze względu na sam pojazd, jaki dzisiaj będę prezentował, ale z faktu na zimowy anturaż, który nam towarzyszy, bo boję się, że na tym placu będzie taka warstwa śniegu, że się tam zakopię, a jadę samym ciągnikiem, jak wiadomo, więc troszkę mam obawy, no ale jak już to było powiedziane ostatnio, kto ryzykuje, kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa, więc spróbujemy. Co na pierwszy rzut oka, jakie pierwsze wrażenia z jazdy? No oczywiście bardzo pozytywnie. Nawet szczerze powiedziawszy, chciałem mieć jakieś gorsze wrażenia, żeby troszeczkę mieć do czego przyczepić, ale no na razie nie mam w zasadzie do czego się przyczepić. Musiałem na chwilkę przerwać i jechał przed nami jakiś osobowy samochód, ale skręcił. Pojechał dalej. Z tego względu chciałem mieć jakieś, powiedzmy, gorsze odczucia, żeby móc jakoś skrytykować tą najlepszą Scanię. O, widzieliście, komuś się chyba wywrócił towar, bo jak wiadomo, Scania jest najlepszą. No ale jak na razie, mimo że jadę samym ciągnikiem, jedzie się bardzo przyjemnie. Nie wiem, widocznie te plotki, które chodziły o tym, że Scania ma pseudonim skakanka ze względu na to, że trzęsie dosyć mocno, że ta kabina, że sama jazda nie jest aż tak bardzo komfortowa, bo przynajmniej takie chodziły plotki kiedyś. Być może tyczyły się tych pierwszych modelów R-ki. Modeli R-ki? Tych, to wiecie, R-ki z początku produkcji, a może czwórek, nie wiem, bo ja faktycznie, jak wiadomo, nie pracowałem niestety czwórką, jeździłem tylko z tatą czwórką i czwórkę uwielbiam, do czwórki mam ogromny sentyment. I w sumie nie wiem, czy ona, nie kojarzy mi się, nie pamiętam, czy ona była, musiałbym z tatą pogadać, ale tata chyba też twierdzi, że ona była dosyć sztywna. Te pierwsze modele R-ki, też tata jeździł taką R-ką i też V+W w tej samej firmie, o której mówiłem ostatnio przy okazji odcinka o Volvo FH12. To też taką jeździł, więc też jakieś są wspomnienia, ale tutaj już jest ten nowszy model, poliftowy. Inne zegary, końcówka produkcji Euro 6 przede wszystkim, więc tutaj nie mam wrażenia absolutnie, żeby jakieś wstrząsy były większe niż w innych ciągnikach. Przy okazji, ja ze samym ciągnikiem, bo wiadomo, że samym ciągnikiem zawsze jest ten komfort gorszy, zawsze bardziej trzęsie, ale absolutnie widocznie te plotki, widocznie te opinie bardziej odpowiadają tym starszym modelom. Pozycja za kierownicą oczywiście super, ale zaraz przejdę, bo mam też do tego, bo mam pewne przemyślenia, ale to już mówię na miejscu, jak mi się uda na ten rzeczony plac wjechać. W dzisiejszym odcinku Scania Serie R 450, 450 koni, Euro 6, Streamline 2017 rok. Jakieś ewentualnie dane techniczne to będą na przebitkach, z pamięci niestety nie powiem, bo na Scaniach aż tak bardzo się nie znam. Będę tylko mówił to, co widzę, będę mówił o wrażeniach z jazdy i omówimy sobie ten konkretnie egzemplarz. Jak widać, Scania należy również do firmy Ciężarowe Auta Zastępcze. Również można tą Scanią jeździć, może tą Scanię wypożyczyć z OC sprawcy w przypadku jakichś niestety przykrych okoliczności, kiedy nasza ciężarówka, nasz wóz jeździć nie może, no to można się właśnie po taką Scanię, między innymi oczywiście, odezwać, tak jak ostatnio mówiłem, 120 różnych pojazdów, również samochody osobowe, co trzeba bardzo mocno podkreślić, bo jak wiadomo, więcej użytkowników jest samochodów osobowych niż ciężarowych, także w przypadku wypadku również można się po osobówkę do właśnie tej firmy odezwać. Dzięki tej firmie dzisiaj jeżdżę sobie tą Scanią. No i muszę powiedzieć, że tak jak przed chwilą zresztą wspomniałem, troszeczkę mam tremę.
z jednej strony się bardzo cieszę, bo to jest mój taki pierwszy dłuższe doświadczenie ze Scanią, co też trudno w to uwierzyć, ale właśnie tak jest. Scania, mam wrażenie, chyba najpopularniejszy samochód ciężarowy. Najwięcej chyba jeździ właśnie Scani, najwięcej o Scani się mówi. Chociaż oczywiście nie wiem, to nie jest znowu statystyka, to nie są dane, o które się będziemy jakoś tam sprzeczać, bo chyba tam, nie wiem, DAF przodował od iluś lat, jeśli chodzi o liczbę sprzedanych egzemplarzy, ale mam takie wrażenie po prostu, że gdzie się nie spojrzy na drogę, to jedzie Scania starsza, nowsza. Tych Scani po prostu jest bardzo dużo. Ale mam taką tremę, bo jak wiadomo, Scania ma ogromną rzeszę tak zwanych skaniarzy, społeczność, która Scanię uwielbia, na których się zna, i mam tremę, żeby nie być aż tak bardzo przez nich skrytykowany. Mam kilka rzeczy, o których chciałbym opowiedzieć, których chciałbym poruszyć przy temacie Scanii, o których na pewno warto na ten temat mówić, bo właśnie to, co w Scanii najbardziej mi się podoba, to, co zasługuje na to, że co trzeba naprawdę podkreślić, to właśnie jest ta legenda, która urosła wokół Scanii, i liczba pasjonatów, ludzi, którzy są w tej marce totalnie zakochani. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest jej taka powszechność, że nawet ludzie, którzy moim zdaniem nie znają się zupełnie na samochodach ciężarowych, czy w ogóle nie pracują w branży, nie są związani, to markę Scania znają. Wiedzą, że Scania to jest ciężarówka. To tak jak, nie wiem, trochę jak... Może nie, bo tu chciałem porównać, że tak jak na przykład na buty sportowe wszyscy mówią Adidasy, bo tak marka Adidas mocno się wryła w świadomość ludzką, to tak można, tak pomyślałem, że można by tak powiedzieć, że Scania to ciężarówka, że każdy wie, że Scania to jest ciężarówka, no ale tak raczej tak się nie mówi, no bardziej tu w przypadku akurat tym, to chyba po prostu ludzie mówią niezwiązani z branżą tiry, dla nich wszystko to są tiry. No ale tak jak mówię, zawsze jednak, tak mi się przynajmniej wydaje, marka Scania mocno wrosła w świadomość ludzi z branżą niezwiązanych. Natomiast tak jak mówię, bardzo bym chciał podkreślić niesamowitość tego, żeby po polsku powiedzieć, jak bardzo to jest niesamowite, ilu jest pasjonatów Scanii, ilu jest ludzi, którzy z dumą noszą kurtki z logiem Scania, ilu jest ludzi nawet, którzy sobie tatuują logo Scania, czy coś ze Scanią związane, tego gryfa. To jest niesamowite, to podziwiam. Trochę bym powiedział nawet, że Scania jest takim Harleyem wśród ciężarówek. Ale nie wiem, czy za bardzo nie przesadzam w tym momencie, ale może takiego porównania można użyć. I tutaj do Scanii jest jak najbardziej wielki szacunek. W tym mi się Scania bardzo podoba. To podziwiam. Ale też na pewno jest parę minusów, bo tego samochodu, o których może bym chciał wspomnieć, bo no, nie można na pewno powiedzieć, że tylu samo zwolenników jest co przeciwników, bo to na pewno nie, ale jest silna grupa przeciwników. Trochę mam wrażenie, że to tak w mojej bańce są ci przeciwnicy, bo nie wiem, stety lub niestety, ale kilku moich najbliższych kolegów, no być może wiecie, no z racji tego, jakie sam ciężarówki posiadam, się po prostu w takim środowisku obracam, no to są bardziej magnumkarze i wolwiarze, i bym powiedział, że magnumkarze i wolwiarze, i oni zawsze preferują bardziej te ciężarówki, i te ciężarówki dla nich są zdecydowanie lepsze. Także, dobra, przejdźmy do omówienia pojazdu. Zakończę teraz ten klip, przejdźmy do omówienia pojazdu i potem wchodzimy do środka. Bo zimno, jest naprawdę zimno. Ostatnio przy Volvie pogoda była super, świeciło słońce, aż chciało się być na dworze. Teraz niestety jest zimno, ręce mi marzną, więc omawiamy z zewnątrz auto i przechodzimy do środka. Prezentowany dzisiaj przeze mnie pojazd marki Scania pochodzi z 2017 roku. W tym samym roku odbyła się już premiera następcy tego modelu, czyli Scanii, popularnie nazywanej Next Generation. O tym pojeździe prawdopodobnie będziemy rozmawiać w którymś z następnych odcinków, dlatego będę wdzięczny za Wasze komentarze porównujące oba te modele. Ponieważ do mnie dociera bardzo wiele opinii, jakoby na Next Genie legendarna jakość Scanii miała mocno ucierpieć. Wracając jednak do gościa dzisiejszego odcinka. Pod maską pracuje 450-konny 13-litrowy silnik spełniający normy Euro 6. Od czasów Scanii serii 4 charakterystyczna kabina uległa bardzo niewielu modernizacjom.
myśl zasady, po co zmieniać coś, co jest po prostu dobre. Nazwa Streamline ma nawiązywać do legendarnego, bezawaryjnego modelu Scania serii 3. Być może chodziło o to, by nieco odciąć się od złej famy idącej za R-ką spełniającą normy Euro 4 i Euro 5. Mimo że dla większości, jak wiadomo w cudzysłowie, Scania jest najlepszo, to przecież układ paliwowy HPI czy Euro 5 bez AdBlue, mówiąc delikatnie, nie cieszyły się dobrą sławą. Scania charakteryzuje się wysokim komfortem prowadzenia oraz bardzo dobrym wyciszeniem kabiny. Moim zdaniem jednak nie odbiega w tym aspekcie jakoś szczególnie od konkurencji. No i tak, ta Scania, jak widać, stoi na 70-kach, nie tak jak Volvo na 80-kach. Mamy tutaj brak osłon międzyosiowych, nie ma osłon międzyosiowych, mamy dwa duże baki. Mimo że ma się takie wrażenie, że ten jest większy od tamtego, to w rzeczywistości są dwa równe, 700 litrów razem 1400, tylko ten jest bardziej przesunięty do przodu pojazdu, tamten bardziej do tyłu. No, odpaliłem, wybacz to, że chwilę będziemy kręcić w środku, będzie ciepło, przyjemnie. Będzie też to towarzyszył nam ten charakterystyczny, naprawdę piękny szum Webasto, uspokajający, usypiający dźwięk, który każdy z nas zna z parkingów w tą zimową porą, gdzie się chodzi między ciężarówkami i słychać ten taki usypiający szum pracującego sobie Webasto. Co dalej? Mówiliśmy o bakach. Tu jak widać, wiadomo, akumulatory. Zabudowana, cała rama zabudowana taką blachą ryflowaną. Fajnie to wygląda. Wiadomo, to jest 2017 rok, no już nie, to już nie potrzeba, to już może być zabudowane, wiadomo. Kto wie, ten wie. Tylne światła LED-owe, bardzo fajnie wyglądają, bardzo fajny efekt. Charakterystyczny dla Scani filtr, tutaj widzimy oleju w moście. Zawieszenie mamy tylko na dwóch poduszkach. No i co jest w ogóle bardzo fajne, to czy absolutnie nie można pominąć, to aluminiowe felgi na całym ciągniku. No i kurczę, są też felgi wewnętrzne aluminiowe. Ekstra. I to w bardzo, bardzo ładnym stanie. Wiadomo, no niestety zimowa aura nie pozwala na utrzymanie pojazdu w takiej czystości i błyszczących felg, ale wygląda super. Dodatkowo oryginalne kapselki na śruby z napisem Scania, też super. Aluminiowe, nie plastikowe, pękające i płowiejące, rewelacja. Wlew korka AdBlue, obrysówki mamy z boku, mimo że nie ma osłon międzyosiowych, są też obrysówki. Tak samo z przodu, felgi aluminiowe i takie fajne małe właśnie szczegóły. I to jest właśnie takie piękne w tych Scaniach i w tej pasji do Scani, nie? Że mamy na piaście znaczek Scani, mamy tutaj też tak samo te kapselki, fajnie to wygląda. Ja wiem, oczywiście rozumiem, że to nie jest w każdym samochodzie, w każdej Scanii oryginalnie i wychodzi z fabryki w ten sposób, ale myślę, że warto na to zwrócić uwagę. Bardzo charakterystyczne dla Scanii, co wiadomo, z większymi, mniejszymi zmianami nawet od serii 4, te takie wystające nadkola, które tutaj mamy. Tutaj jest troszeczkę, wiadomo, inaczej ten plastik wygląda. Takie wystające dosyć mocno stopnie i takie wrażenie właśnie, że ta kabina wydaje się węższa przez te wystające nadkola. Takie to taskanie jest charakterystyczne. No i tutaj też ten nowszy model, wiadomo, troszeczkę inny grill, inne światła. Co tu tutaj jeszcze mamy? No tutaj stopnie są niezabudowane, tak jak ostatnio przy odcinku ze Scanią czwórką. Myślę, że będzie jeszcze jeden odcinek ze Scanią czwórką. Troszeczkę w innej konfiguracji będzie warto ją pokazać. To wszystko też oczywiście zależy od firmy tutaj, która mi to auto udostępnia, ale wiem, że oni też mają czwóreczki, więc bardzo chętnie spędzę dzień z czwórką jeszcze. To o czym mówię? O tym zabudowaniu stopni, o tym wtedy mówiłem, tutaj też są też te stopnie niezabudowane. Potem otworzymy maskę, zobaczymy co pod maską, bo nie wiem, szczerze powiedziawszy, czy maskę się tutaj tak unosi, nie, chyba od środka. Czy tutaj jest ławeczka? Jest ławeczka. Tak jak w Volvo były te stopnie, to tu w Scanii jest słynna ławeczka. Bardzo, bardzo przydatny, bardzo praktyczny temat. Raz, że ze spokojem można sobie umyć całą szybę. To też jest solidnie, porządnie zrobione. Można sobie tutaj
na dworze gotować, ułożyć sobie wszystko fajnie, jakieś, wiadomo, będąc w trasie, kuchenkę, garnki, wszystkie przyrządy, ze spokojem można sobie tutaj gotować. Wiem, że nie jest to typowo motoryzacyjny aspekt, no ale w przypadku ciężarówek, pojazdów, w których się żyje i również mieszka, to takie trochę duże, drogie camperwany, na których się zarabia, a nie tylko na które wydaje się pieniądze, no to jest bardzo przydatny aspekt. Być może, wiecie, no niestety nie jestem skaniarzem, więc nie wiem. Zaraz się dowiem, jak to się otwiera. To otworzymy. No ale na pewno solidny element. Też tutaj te elementy, te lotki, to też są, to też jest aspekt tego nowszego modelu. Tu też widzimy, takie fajne pasy są naklejone w tym egzemplarzu. Tak się prezentuje. Zawsze mi się podobało te dwie anteny w Scaniach, tylko że trzeba je ustawić na wprost, tu z jednej strony i z drugiej, jedna od radia, druga od CB. No, pamiętam, jak tata właśnie miał czwórkę, to tak samo właśnie miała te anteny i zawsze musiały być postawione na sztorc. Reflektory dalekosiężne w blendzie przeciwsłonecznej, no i takie fajne czteropunktowe LED-owe obrysówki, też spoko. No i co oczywiście też dla Scani, tych wysokich dachów top line charakterystyczne, czyli te lampki oświetlające glob. Bardzo fajny temat też, bardzo fajnie to wygląda, też tylko charakterystyczne dla Scani. Nie wiem, chyba wszystkie elementy zewnątrz. Dobra, schowki jeszcze musimy zobaczyć, ale zimno w ręce. Zaraz otworzymy jeszcze sobie schowki. Tutaj też silnik bardzo dobrze widoczny jest. Nie jest zabudowany żadnymi takimi osłonami od dźwiękoszczelnymi, powiedzmy. Tylko bardzo dobrze widoczny jest tutaj silnik. To w sumie przydatna sprawa, można sobie zajrzeć do środka. Dobra, otworzymy boczne schowki. A, o czym jeszcze też warto powiedzieć. Dobra, otwieram drzwi. W starszych R-kach też tak jest. Fajna. Wiem, że nadużywam słowa fajne, ale podobają mi się poczki drzwi w Scaniach. Taki fajny znowu kolejny element. Niby nic, odblask, ładny napis, fajny kształt tych plastikowych bądź co bądź, ale tych boczków bardzo fajnie to wygląda. Też materiałowy element, nie tylko sam goły plastik. Tutaj pewnie też się podświetla normalnie. Nie wiem, czy teraz, czy trzeba mieć światło zapalone, zaraz zobaczymy. Nie włącza się. Także tak, schowek wygodnie otwiera się jednym palcem. O, tu mamy rowro do ogrzewania, gaśnica, narzędzia. Schowek też jak najbardziej pojemny. Tutaj jest, to jest taki schowek pewnie, chociaż no właściwie, bo chciałem powiedzieć, że tutaj jest dostęp z zewnątrz, że tutaj narzędzia nie mogą być, ale mogą być. Jeszcze dostęp wewnątrz, nie? Że tu jakieś, powiedzmy, zapachy mogą się wymieniać, jakichś tam smarów, czy olejów, czy jakichś ewentualnie płynów, które tu mamy, że mogą się wymieniać z wnętrzem kabiny, bo to są takie dziury, ale wiecie, kto w dzisiejszych czasach wozi właściwie jakieś śmierdzące płyny w ciężarówkach? Tu już nic nie trzeba wozić. Schowek, w sumie niski próg załadunkowy. Otwierany, zamykany, można bez problemu zamknąć jedną ręką, nie trzeba nic tam podważać, sam się otwiera po pociągnięciu dźwigni, więc też jak najbardziej na plus. Z drugiej strony, no i tak, oczywiście podwójne ryglowanie. Zaraz mi ręce odpadną, musimy wejść do środka, muszę się chwilę ogrzać, bo tylko trzeba otworzyć drugi ten. Dobra, drugi schowek, tak samo, o, tu widzicie, jest olej. No i tutaj tak samo jest też. Też są te dziury do środka kabiny, ale to jest nieistotne. Ja się zawsze do jakiegoś szczegółu, do jakiejś pierdoły się doczepię, potem sam nie wiem, jak z tego wybrnąć. Też pojemny schowek. I też tutaj z rura ogrzewania, czyli co, ma dwa wyloty? Tak, fajnie, fajne. Ogrzewanie w dwóch punktach, czy nawet w trzech, może zaraz znajdziemy więcej punktów. Tu od razu, na co można zwrócić uwagę, to fotel pneumatyczny pasażera, też regulowany. Bardzo ładne dywaniki. No to nie ja, nabrudziłem, od razu mówię, to nie ja. Bardzo ładne dywaniki. Dobra, i tutaj tak samo, na prawych drzwiach też te boczki takie fajne. Tu widać chyba jakieś dodatkowe blokady zamontowane, chociaż pewien nie jestem, bo mówię, aż tak bardzo się nie znam. Dobra, wchodzimy do środka.
No to dobra, przed takim powiedzmy omówieniem wnętrza, no to po prostu sobie ją razem odpalimy. Podejrzewam, że na filmie nic nie słychać, bo to jest bardzo cichutko w środku. O, o to mi chodziło, widzicie, bo miałem problem. Teraz po prostu może trzeba włączyć i wyłączyć samochód, nie wiem. To też jest super. Super taki szczególik, ten logo Scania. Logo Scania jest bardzo fajne, bardzo mi się podoba. Jest piękny, logo Scania jest piękny. Ten gryf, który się pokazuje właśnie na tym panelu środkowym. Super sprawa, bardzo mi się to podoba. Tylko nie wiem właśnie, bo sobie tutaj chodzę teraz po menu, po komputerze i próbowałem sobie zrobić tak, bo wszedłem tam głębiej w komputer i próbowałem zrobić tak, żeby wyjść do tego. Na pewno ci, którzy jeżdżą z Scanią na co dzień, to potrafią. Ja nie potrafiłem wyjść. Podejrzewam, że jak ja bym miał sobie, znaczy jak ja bym miał sobie, jakbym jeździł z Scanią na co dzień, to pewnie też bym wolał tak sobie tutaj na to logo patrzeć. Na początku ten komputer taki mi się wydawał skomplikowany, ale jak troszeczkę tutaj się pobawiłem, to jest dosyć intuicyjny, dużo informacji takich przydatnych. No mamy teraz ciśnienie w obwodach. Chociaż tak jak mówiłem, no ja wiecie, jestem zwolennikiem raczej takiego, że tutaj widzicie ciśnienie do ładowania, napięcie akumulatora, ciśnienie oleju silnikowego, poziom AdBlue. Jestem zwolennikiem tego klasycznego, tak jak tu mamy wagę, tak jak było w Volvie, po prostu za dużo tych informacji potrzebnych, żeby to nie wyświetlało. Natomiast no wiadomo, czasy się zmieniły, te informacje muszą być. No i to menu tego komputera wydaje się dosyć takie, no logiczne, spoko, proste w obsłudze, wydawało mi się, że jest gorzej, ale widzicie, teraz tu wszedłem w coś i nie wiem teraz jak tu wyjść do tego menu Scania z powrotem. Wiem, że na pewno będą komentarze jak to zrobić, no ale ja już wtedy Scania mieć nie będę, więc to mi się nie przyda. No mniejsza, dobra, przechodzimy do omawiania. Tak sobie patrzyłem mniej więcej, wszystko chyba potrafię wytłumaczyć oprócz dwóch przycisków i tu muszę pomyśleć co to znaczy, zaraz się jeszcze wyłączę na chwilę i włączę za chwilę z powrotem, mam nadzieję, że już będę wiedział. No dobra, no spróbujmy, nie wiem wszystkiego, jakby co, to piszcie w komentarzach dla tych, którzy będą ciekawi, to sobie przeczytają sobie w komentarzu jakieś ewentualnie wątpliwości. I jakieś ewentualne wątpliwości zostaną rozwiane. Deska rozdzielcza i dwa duże analogowe bądź zegary, takie nowoczesne, nowoczesnego typu, ładnie podświetlone, ładnie zaprojektowane. Obrotomierz, prędkościomierz, dla mnie super, temperatura i poziom paliwa. W takich zwykłych zegarach analogowych podstawowe informacje, jak najbardziej super. Najbardziej super, jak najbardziej mi się podoba, uporządkowane, bez jakichś na pierwszy rzut oka zbędnych informacji, bez zastrzeżeń. Według mnie oczywiście, bo to wiecie, ja wszystko co opowiadam, czy co komentuję, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, to jest moje spostrzeżenia na temat danego pojazdu, ani jakaś prawda objawiona, czy coś co wszyscy muszą przyjąć i wyznawać. No nie, to nie o to chodzi. Według mnie po prostu, jak najbardziej super. Na środku, tak jak mówiłem, ten komputer, w którym są, wyświetlacz komputera, w którym są te wszystkie informacje bardziej zaawansowane, których potrzebujemy do obsługi tego pojazdu. Po lewej mamy tutaj przyciski pod nawiewem, mamy przyciski dotyczące, o, udało mi się, widzicie? A może wiem, to po prostu po jakimś czasie wychodzi, może tak. Ale nie jestem pewien jeszcze oczywiście. Ale zobaczcie, jak to fajnie wygląda notabene. Tutaj przyciski do sterowania poziomowaniem pojazdu, czyli rozumiem, że oprócz tego, że można sterować pilotem, który jest przy fotelu, no to też można używać tych tutaj przycisków. No to tutaj z tym dymkiem, który jak widzę, to mnie normalnie ciarki przychodzą, no to są jakieś pewnie wypalania DPF-ów i te sprawy. Sterowanie światłami, tutaj chyba pewnie sterowanie tempomatem, znaczy w sensie załączanie lub rozłączanie tempomatu, no bo tempomatem tutaj się steruje w kierownicy. Chyba, no tak mi się wydaje przynajmniej. Ten przycisk EXT służy do rozłączania lub załączania tego hamulca wydechowego, który działa w pierwszej fazie hamulca nożnego. W sensie naciskamy hamulec nożny
i w pierwszej fazie działania tego pedału załącza się przycisk, załącza się hamulec wydechowy. Tak przynajmniej wyczytałem, bo nie wiedziałem, co oznacza ten przycisk. Zaraz jeszcze jak ruszymy, to spróbuję go wyłączyć i zobaczymy, czy to faktycznie jest prawda. Jak nie, no to będę musiał ciąć albo po prostu przyznać się do błędu i do swojej niewiedzy, bo nie wiem. Nie wiedziałem, co ten przycisk oznacza. Wyczytałem teraz po prostu. Co dalej? No taki w sumie ciekawe rozwiązanie. Rozumiem, że chodzi o światła i dodatkowe reflektory i światła przeciwmgłowe. Taki dosyć duży panel, służący tylko i wyłącznie do sterowania tym. Przepraszam, bo mam telefon. Niestety dostałem telefon, musimy zmienić anturaż, bo muszę coś załatwić, więc tak bardziej vlogowo po prostu przejedziemy na plac i resztę omawiania tego wnętrza skończymy na placu, a teraz będzie przynajmniej kawałek, chwila jazdy i od razu też przekonamy się odnośnie tego przycisku EXT. Eś kurde, załamałem się, nagrywałem, gadałem, ale nie włączyłem nagrywania, bo mówiłem o ustawieniu kierownicy, że to ustawienie kierownicy Scania z tego słynie, że to jest wręcz pionowo można tą kierownicę ustawić, jak w samochodach osobowych, jest, co jest bardzo wygodne oczywiście, ale to tak naprawdę zależy od tego, jak wysoko jest fotel, siedzisko, bo jeżeli jest wysoko siedzisko, no to też trzeba trzeba mieć po prostu też tą kierownicę bardziej w poziomie ustawioną, to jest naturalne, więc żeby faktycznie ta kierownica była tak zupełnie pochylona, no to trzeba mieć taką instagramową pozycję, wiecie, fotel nisko, bardzo odsunięty, noga na kierownicy, noga na desce rozdzielczej w białej skarpecie, tutaj jedna, tu prawdopodobnie druga noga, to wtedy jest faktycznie ta kierownica zupełnie tak w prawie że pionowo. A no bo zobaczcie, o co mi chodzi. Co prawda śpieszę się, bo muszę jechać. Właściwie dobra, teraz już jest, niżej się nie da, możemy ją jeszcze... No, jest bardzo bogata ta regulacja kierownicy. Tak, do poruszania się w kabinie. I dopiero... O, dobra, kończy się powietrze. O, teraz. Blokujemy. Czyli teraz już jest tak zupełnie... Już niżej się nie da. Jeszcze raz spróbuję. No nie, niżej się już nie da. No, no zobaczcie, no bardzo fajnie to wygląda. Znaczek na kierownicy, znaczek na desce rozdzielczej, super sprawa. Dobra, o regulacji kierownicy jeszcze może wrócimy. Teraz jak skoro ruszamy, no to tutaj tak. Tutaj jest regulacja, sterowanie automatyczną skrzynią biegów. Hamulec ręczny. I jedziemy. I byle się teraz nie zakopać. No co tu dużo mówić, no, skrzynia biegów, tak przynajmniej mi się wydaje, bardzo precyzyjnie zmienia biegi, w kabinie jest cicho, wygodnie, przyjemnie, no bardzo, bardzo dobre stanowisko pracy, w mojej opinii. Charakterystyczne też dla Scani są te lusterka, bo w starszych modelach, w starszych R-kach też były, tylko z tego co wiem, z moich małych doświadczeń, jakie mam ze Scanią, te lusterka często miały w sobie, no nie wiem jak to powiedzieć, obluzowywały się, były takie luźne, wręcz tak, może to wynikało z zaniedbania, może z zużycia materiału, może to już tak po prostu jest, tak już ma ten model, nie wiem, wypowiedzcie się, bo tak jakby ja nie mam za bardzo doświadczenia, ale z tego co pamiętam, no to one dosyć często w tych skaniach tak w charakterystyczny sposób się poruszały, co też pewnie kierowców denerwowało. No i teraz spróbujemy, jak to z tym hamulcem wydechowym górskim, tym zwalniaczem. Rozpędzam się teraz na 12 biegu, to jest chyba 12 skrzynia też, nie? 12-stopniowa skrzynia biegów i dobra, i naciskam hamulec. W pierwszej fazie słychać charakterystyczny dźwięk hamulca, no i zapala się też ta kontrolka od hamulca wydechowego. I teraz za chwilę nacisnę ten przycisk EXT i próbujemy znowu. I też jest, czyli to jakby to nie jest to. No i niedobrze. Chyba, że jest jakoś, nie wiem, bardziej wydajny może. No to jest informacja z internetu wyczytana. Jeszcze spróbuję się coś więcej dowiedzieć. Dobra, idąc dalej. Tutaj radio, jak widać. Pokrętła do sterowania ogrzewaniem. Ogrzewanie postojowe. Klimatyzacja, obieg wewnętrzny. Tutaj mamy właśnie przycisk, tylko to chyba musi być włączona stacyjka, bo już to próbowałem. O, teraz zapalają się właśnie te lampki w stopniach. Czerwone, a teraz się nie zapala, nie wie, a nie, tu.
Czemu? Przed chwilą się paliły. Może musi być stacyjka. A dziwne. Czemu? O, teraz. Te oświetlenie do jazdy nocnej. Dobra, wyłączę stacyjkę. Co tu dalej? O, oświetlenie włączone. Widzicie, taki jest dźwięk, jak są włączone światła. Tutaj co? Grzanie lusterek. Przycisk, który wyłącza ten asystent zmiany pasa ruchu. Wiecie, ten brzęczyk. Tutaj nie wiem, czy to będzie asystent. Nie, roszczenia pod górę. Nawet nie wiem, do czego to służy. Do czego to służy. Ale coś z hamulcami w każdym razie związane. Wyjście na AUX. No i to teraz przejdźmy do tego panelu środkowego, tunelu. No tunel jest dosyć wysoki na auto z 2017 roku, czyli już ten trend, powiedzmy, płaskiej podłogi powinien być bardzo dobrze rozwinięty. No to tutaj jest dosyć wysoki tunel, ale no, wychodzenie nie jest jakieś szczególnie trudne przy automatycznej skrzyni biegów i takiej bogatej regulacji kierownicy. No ale jest tunel, jest. Co tu dalej mamy? Pod deską rozdzielczą taka półka, z której można zrobić, która ma w sobie taki schowek, jak widać, i szuflada otwierana w ten sposób. A nie, przydatne pod ręką. Tutaj są dwa miejsca na kubki. Tu też taka półeczka głębsza. 12-woltowe chyba gniazdko w tym miejscu. No i przechodzimy dalej. Na miejscu pasażera też dwa miejsca na kubki. Tutaj 24V to małe gniazdko, 12V duże. Taka półeczka. No tu mamy okazję widzieć całość deski rozdzielczej bez takich tych dodatkowych półek, no, które bardzo się przydają. No nie oszukujmy się, praktycznie każdy taką półkę ma, pracując w ciężarówce. Prawie w każdej taka dodatkowa półka jest. Chociaż właściwie tutaj w tej skanie aż takiej wielkiej potrzeby nie ma, no bo takie podręczne rzeczy możemy kłaść tutaj. A tutaj ten schowek, z tego schowka można zrobić stolik rozkładany. Bardzo proszę. Bardzo wygodna, fajna sprawa, jak w Actrosie. Dobra, teraz trzeba wrócić, nie wiem czy tu potnę, czy dodam ten klip, ale będzie montowania. Niestety popełniłem błąd, jeśli chodzi o ten przycisk EXT. Okazało się, że ten przycisk służy do wyłączenia lub włączania urządzeń sterowania zdalnych, jakichś urządzeń, które można poza kabiną włączać, i ten przycisk je załącza lub rozłącza. Nie wiem dlaczego, skąd się znalazły te informacje o tym hamulcu. Faktycznie to nie działało, więc trochę mnie to męczyło, drążyłem i zapytałem się też kolegi, który to najpierw mi to naprowadził, potem jeszcze znalazłem informacje w instrukcji, więc faktycznie jestem ciekawy, czy jeżeli postanowię zmontować odcinek z tym błędem, z tą moją niewiedzą i teraz z tym wyjaśnieniem, czy ktoś doczeka, nie pisząc komentarza krytykującego do tego momentu, jak się z tym sam rozprawiam. Jestem bardzo ciekawy. No i teraz przechodzimy do schowków nad szybą. No tutaj miejsca w kabinie jest znacznie wyżej. Mamy tutaj klimatyzator postojowy zamiast szyberdachu. Tutaj jest naprawdę, kabina jest naprawdę wysoka, no i też długa, jeśli chodzi o miejsce między tylną ścianą a przednią ścianą, czy tutaj schowkami, miejsca jest znacznie więcej. Łóżko mamy tak na skos pochylone. Czy można je położyć na ścianę? Nie wiem. Chyba nie można, ale te paski można by bardziej ściągnąć i mogłoby być takim o, tutaj podłączyć i w takiej pozycji bardziej schowane, co też nam daje bardzo dużo miejsca. Schowki są troszkę mniejsze niż mogłyby być, mam wrażenie, bo przecież można by je tutaj tak wyprostować bardziej i zwiększyć ich pojemność, no ale to by zmniejszyło znowu przestrzeń w kabinie, więc pewnie taki zabieg zastosowano, że tutaj faktycznie mamy wrażenie takiej większej przestrzeni, ale mamy tutaj taką półkę. No półka może nie jest zbytnio praktyczna, bo raz, że wszystko widać, dwa, że się kurzy, trzy, że może wypadać w czasie jazdy tak naprawdę, no ale jednak tej przestrzeni w tej półce tutaj jest dosyć dużo. Ten próg ewentualnie zabezpieczający przed wypadnięciem jest dosyć niski, więc myślę, że nie są to aż tak bardzo praktyczne schowki, te trzy wielkie kieszenie, te trzy wielkie półki, które tutaj się łączą tak naprawdę. No ale jakoś może tą przestrzeń wykorzystać. I oprócz tego trzy, wydaje mi się, równych rozmiarów schowki
nad szybą, tak przynajmniej się wydaje. No ale one te jakoś szczególnie pojemne nie są, no ale no, bez przesady też, na, żeby spakować ubrania czy jakieś podręczne rzeczy, jak najbardziej też, o widzicie, już tutaj te siłowniki już na emeryturę, te się trzymają świetnie. Też no, jest to przestrzeń, którą na pewno można wykorzystać. Schowki na pewno też łatwo utrzymać w czystości, mimo że raczej jest taka jasna tapicerka. W ogóle to jest samochód z 2017 roku, jest bardzo ładnie utrzymany. Wszystko jest czyściutko, jest bardzo zadbany, nie ma, jest ładnie, też świeżo pachnie, taką nowością jeszcze. Także jak najbardziej na plus. Także tak to wygląda z tej strony. Tu możemy sobie nawet jedną ręką poradzić, żeby otworzyć górne łóżko. No górne łóżko jest wąskie, no tutaj jest wąskie i też jest, mam wrażenie, krótkie. Tu mamy taką lampkę, tu się ją włącza. Można, no prawdopodobnie bardziej służy kierowcy, który leży na górnym łóżku, niż temu, który siedzi na dole, no ale też może tam snop światła skierować. No, niestety sobie nie poradziłem z zamknięciem jedną ręką, no ale jest to zdecydowanie możliwe, tylko po prostu jakoś coś mi się omsknęło. Tu mamy drabinkę, żeby się na to górne łóżko spiąć. I teraz od razu przychodzi mi na myśl, ale to mam nadzieję, mówię, będziemy pokazywać drabinkę, która była w Scania 4, w tym łóżku legendarnym z przodu. To tamta... Dobra, wiecie co, po raz pierwszy kręcąc te filmy włączyłem tryb samolotowy, bo mam za dużo telefonów, a niestety no, nie będę przerywał cały czas, bo tracę wątek i to traci też potem sens. Więc włączyłem tryb samolotowy, żeby to tutaj dokończyć. I przechodzimy, myślę, do największego minusa tego samochodu, czyli tylnej leżanki, czy dolnej leżanki, nie tylnej, tylko dolnej leżanki, czy tylnej części kabiny, może w ten sposób. Ale zanim jeszcze do tego przejdziemy, to jeszcze fotele i jakość wykonania, bo to na to trzeba zwrócić uwagę. Materiały fajne, bardzo no wydaje się, że wyższej klasy użyte są do produkcji tych foteli. To jakaś tutaj, nie wiem, ekoskóra na bokach, łatwa w utrzymaniu czystości. Ciekawe jak z trwałością, no ale sądząc po ich stanie, chyba że wcześniej był pokrowiec, bo wiadomo, nie wiem jak poprzedni właściciele może z pokrowcami jeździli, ale sądząc po stanie tych foteli od 2017 roku praktycznie nie widać w ogóle śladów zużycia, także te materiały muszą być wyższej jakości użyte do produkcji tych foteli. Także na to jak najbardziej na plus. W ogóle tapicerka i takie stonowane kolory, czy właśnie jakaś raże stonowane kolory, ale dwa, że też ten wzór nie jest taki bogaty. To jest dla mnie, to jest na plus. Wiadomo, o gustach, tak jak już wcześniej powiedziałem, się nie rozmawia, ale dla mnie akurat jest na plus to, że te wzór tej tapicerki jest taki stonowany, spokojny, ciemne kolory na fotelach, jasne na tapicerce. Bardzo mi się to połączenie podoba. No ale dobra, teraz o tych minusów. Łóżko w tej postaci nierozłożonej jest wąskie. Według mnie jest wąskie. Jest wygodne, jest miękkie, ale jest wąskie. Żeby rozłożyć łóżko tak w całej jego okazałości, powiedzmy, żeby było pełnych rozmiarów, trzeba przesunąć troszkę fotele. Ja tutaj postawiłem bardziej w pion oparcie. Nie będę tego robił, no ale można sobie wyobrazić, że ten tutaj fragment, nawet szczerze powiedziawszy, nie wiem jak to do końca zrobisz, nie będę wnikał, ten jest gdzieś tak o tyle szersze pewnie to łóżko. No to jest dla mnie na minus, bo to, żeby specjalnie tak dodatkowo robić taki myk, żeby móc się wygodnie wyspać, no to jest minus, no ale dobra. Jeszcze jednym minusem jest moim zdaniem lodówka i rozmiar lodówki. No bo lodówka do największych minus delikatnie nie należy. Także to też jest minus. Przedstawię tu tylko torbę. Otwarcie łóżka też jest troszeczkę dziwnym rozwiązaniem, bo jest taki paseczek, za który trzeba pociągnąć. No, widzicie, nawet nie mogę jedną ręką, sekunda. No, trzeba było troszeczkę mocniej za ten paseczek pociągnąć. Podnosi się łóżko. I tutaj jest dostęp do tych, pod łóżkiem do tych schowków z zewnątrz kabiny, ale no, to łóżko jest dosyć ciężkie, dosyć niewygodny moim zdaniem jest ten sposób otwierania. I dostęp do tych schowków jest też raczej kiepski, nawet
no trzeba się tutaj, trzeba by mocno zanurkować, żeby do tych schowków się dostać, więc to też bym traktował jako minus. Tu mamy też taką ciekawostkę, widać, że samochód jest bardzo dobrze wyposażony, jest tutaj mikrofon rozmów telefonicznych do telefonu. Dobra, co dalej? Na plus na pewno, tak jak ostatnio mówiłem, panel sterowania oświetleniem czy ogrzewaniem, tu mamy gniazdko, wszystkim potrzebnym, wszystkimi potrzebnymi wygodami. Mamy, sterujemy z łóżka, lampkę do czytania. No, pomijając fakt, że to łóżko jest dosyć wąskie, no to jest wygodne i przyjemne miejsce na pewno spędzania czy odpoczywania po prostu po pracy. Ja myślę, że jeżdżąc tym samochodem, bym tego łóżka nie rozkładał, to by mi wystarczyło. To mamy wieszaki, zasłonki. No to chyba wszystko tutaj omówiliśmy. Aha, tu jeszcze jest takie, są takie półki boczne. O, tu nawet ta półka jest wypinana, czyli ją można sobie wyjąć, wyczyścić. To jest akurat super. To jest fajna sprawa. Tu jakieś wszystkie podręczne rzeczy można sobie trzymać, a nie będą one jakoś mocno na widoku, jak siedzimy w kabinie. Bo ja na przykład należę do osób, które nie lubią, jak jest wszystko tak na wierzchu w czasie pracy, jakieś tam. I mniej, tym lepiej. Taką wyznaję zasadę. No to tak. To jeszcze za chwilę pogadamy. Takie podsumowanie zrobimy. Jeszcze trochę pogadamy wracając. Takie podsumowanie. Bo jadę już oddać skanie. No, jak zwykle oczywiście ja. Większość widzę plusów. Bardzo dobrze mi się tym samochodem jedzie. Jak najbardziej mógłbym taką skanie mieć. Może kto wie, może kiedyś. Może kiedyś. Bardzo wygodny samochód, bardzo ciekawy. Oczywiście z wadami, o których wspomniałem, no ale generalnie na duży, duży plus. Co też na pewno warto wspomnieć, to, że Scania to jest chyba najczęściej tuningowany samochód. No chyba to się wiadomo wiąże z tym, że jest tak wielu pasjonatów tej marki, tak wielu nie wyobraża sobie jazdy innym samochodem jak tylko Scanią właśnie, więc to na pewno trzeba powiedzieć, że nie ma chyba tylu. O, jeszcze można pewnie położyć bardziej oparcie, to wtedy też to położenie tej kierownicy jest jeszcze lepiej widoczne. No, w każdym razie najchętniej tuningowany samochód to właśnie Scania. No i nie ma co ukrywać, no ta kabina no jest piękna, to jest piękny samochód, nie ukrywajmy, to jest po prostu piękny samochód. No nic, dobra, jadę auto oddać firmie ciężarowe, auta zastępcze. Mam przyjemność jazdy tym samochodem, mimo że żaden z naszych podpukać, dzięki Panu Bogu, wypadkowi nie uległ. Ale jeżeli by się tak stało, no to do tej firmy się można zgłosić i w zamian, po prostu otrzymać samochód. A wszystko to jest pokrywane z OC sprawcy. Grunt, żeby tym sprawcą się nie stać. Dobra, do następnego odcinka. Mam nadzieję, nie wiem, może w przyszłym odcinku, jeżeli nadal będziemy dalej działać, mam nadzieję, że tak, będzie jakiś znowu klasyk, jakiś starszy pojazd, jakaś ciekawostka, a potem może znowu coś nowego i tak na przemian. Raz coś dla miłośników starszych pojazdów, raz dla miłośników nowszych pojazdów. No i tak to wygląda. Do następnego. Tu jeszcze zapomniałem, jest taki schowek, to dosyć pojemny, ale tam się znajduje właśnie instrukcja, szkoda, że po holendersku i takie fajne pudełeczko, oczywiście z napisem Scania na żarówki, no ale widzicie, zapomniałem, żeby to pokazać, no, może następnym razem. Tu jeszcze taka fajniejsza sztuka, ale przyjechała jak ja już jestem po robocie, kurczę, szkoda, też fajna.